chyba jest doświadczenie wielu z nas, że najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą, że się wskoczyło w ten etap życia i nie ma się co dziwić. W duszy jesteśmy młodzi cały czas, ja tak się czuję. I dopiero wtedy, kiedy inni zaczynają mnie postrzegać jako seniorkę, to zaczyna powolutku do mnie docierać, że ja już jestem w tej grupie. Jest to, mimo wielu zmian, jakie się potoczyły w ostatnich latach, pozytywnych zmian, to w dalszym ciągu dla wielu z nas określenie senior jest stygmatyzujące. I kojarzy się z kimś w rozszczłapanych butach, z kimś zaniedbanym i szczególnie na marginesie życia. Z taką osobą, która już w zasadzie nie ma swojego miejsca wśród nas. Dlatego bardzo trudno jest przyjąć do wiadomości, że się tym seniorem już jest. I ponieważ jest to jednak nadal właśnie określenie trochę pejoratywne, to tym bardziej musimy, chcąc proponować coś seniorom, zwrócić uwagę na to, w jakim języku formułujemy tę ofertę, żeby ona była wyłącznie pozytywna, żeby zmieniać ten wizerunek seniora wśród nas. Najchętniej bym widziała oferty skierowane dla seniorów wielopokoleniowe, żeby nie tworzyć takich get. Tu, prawda, samotne matki z dziećmi, tu osoby chore, tu seniorzy. To może być z góry wykluczające ilość osób z chęci uczestniczenia w takich grupach. I o ile tylko to jest możliwe, to te wielopokoleniowe oferty obejmujące również seniorów byłyby dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Ja pamiętam, jak z moimi koleżankami, no było to już z 15 lat temu, ale byłyśmy już wszystkie 50+, zapisałyśmy się na tańce latynoskie i chodziłyśmy razem z młodymi dziewczynami, w jednej grupie tańczyłyśmy. Dla nas to było bardzo fajne przeżycie. Myślę, że po tych kilkunastu latach dzisiaj już byśmy się nie odważyły tańczyć razem z młodymi dziewczynami, bo po prostu byśmy już tego tempa nie wytrzymały. Ale są takie obszary, które wydaje mi się, że właśnie wielopokoleniowo traktowane stają się bardzo interesujące dla wszystkich uczestników. Myślę tutaj o uczestnictwie w kulturze, gdzie doświadczenie życiowe i wiek są atutem. Bardzo mi się podobają takie inicjatywy, które dają seniorom szansę wypowiedzenia się, bo wydaje mi się, że najbardziej bolesne w tym okresie życia jest to, że człowiek się czuje osamotniony. Nie każdy ma taką sytuację jak na przykład ja, że mam w pobliżu dzieci, rodzinę i nie czuję się sama. A wielu seniorów tego nie doświadcza. Dzieci wyjechały za granicę albo do innego miasta. Te relacje rodzinne często nie są też takie fantastyczne, więc się czują po prostu sami. I takie spotkania z kulturą, gdzie mogą swoje poglądy wypowiedzieć, gdzie ktoś by się interesował w ogóle ich oceną, opinią, no byłyby chyba super ważne. Ja kiedyś poszłam na seans filmowy do kina Muranów, które organizuje takie tak zwane środy dla seniora. Było to jeszcze przed pandemią, nie wiem jak to jest dzisiaj. Bilety były w bardzo atrakcyjnej cenie, co dla seniorów ma swoje znaczenie. Były w godzinach przedpołudniowych, więc nie obciążały jakby kina, bo i tak stałoby pewnie puste dosyć o takiej porze dnia. I była to oferta bardzo fajna. Gdyby do tego stworzyć coś w rodzaju klubu filmowego. Niektórzy z nas jeszcze pamiętają DKF-y, gdzie odbywały się rozmowy, dyskusje po filmach. To wydaje mi się, że tu wiek nie gra żadnej roli i gdyby zachęcać seniorów do uczestnictwa w takich spotkaniach intelektualnych, kulturalnych, no to byłoby fantastyczne. Tak samo kluby literackie. Nie ma tego u nas. A to jest kapitalne doświadczenie, kiedy ludzie czytają poleconą książkę i potem na temat tej książki mogą gadać ze sobą. I czy to się będzie odbywało w realu, czy to się będzie odbywało w świecie wirtualnym, to nie ma większego znaczenia.
Ważne jest, że ktoś będzie chciał seniora wysłuchać i jego opinii na ten temat. Wydaje mi się, że teraz największym problemem jest w ogóle dotarcie do seniorów z informacją o ciekawych inicjatywach, które się dzieją, w których mogą brać udział. Mój tata ma 90 lat. Pies z kulawą nogą nie zainteresował się tym, czy on w ogóle żyje, czy nie żyje. Kiedyś były na przykład pielęgniarki środowiskowe, które odwiedzały, czy matki młode, które wracały ze szpitala z noworodkiem, czy osoby starsze. W tej chwili w ogóle do mojego taty nikt nie przyszedł. To, że on ma rodzinę bardzo blisko, no to jest jego szczęście, ale wydaje mi się, że właśnie taka funkcja jak pielęgniarka środowiskowa, która mogłaby zbierać informacje o ludziach, o ich potrzebach, jak również informować ich o tym, co mogą robić i w czym uczestniczyć, byłaby świetnym rozwiązaniem.